Witajcie kochani, z tej strony nie kto inny jak Lufty, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Wiedźmina. Jak widzicie, znajdujemy się tutaj, czyli na Artskeleig. Niech dobrze mówię, chyba dobrze mówię, nie wiem powiedzieć, czy dobrze mówię. I teraz musimy udać się do niejakiego Lotara. Nie wiem, po co mi się tam udać. Ale mamy wykonać zadanie Knitting, coś takiego. Tak to chyba się powinno zawodowo nazywać. Biowir. Dobra, pięknie. Piesadło. Przyda się do tworzenia oleju z cmarowideł. Ale płotka. Zdajmy. No ginaj, konie głupi. Nie, tu kombinuje coś. Kombinuje ten konie punkt w górę, no. Niestety musimy troszeczkę przejechać, bo to jest dosyć duża odległość, można powiedzieć. Chyba że tylko mnie tutaj może. No! Podejdź bliżej, nieznajomy. Tacy wędrowni kupcy tu. Witaj, chcesz coś kupić? Jasne. Pokaż mi swoje towary. Ciekawe, co tam masz. Przewodnik po Artskeleig. To jest Artskeleig, Artskeleig. Teone Hirdes Spikarok. Ciekawe. Dobra, dziękuję, bywaj. Bywaj. Sam odnajdę pozostałe. A jeszcze nie, może teraz byśmy się zajęli bardziej zadaniami, które są odpowiednie na nasz level. Też mi się tak wydaje. Chociaż nie, na razie może. Chodź, na razie to zadanie wykonajmy. Mi też tu fajnie było wykonać te najpierw te zadania. Pięknie. Bym ich tu wszystkich po... Ciołemach. Niech ci bogowie błogosławią, Wiedźminie. A ode mnie dostaniesz skromny podarek. Tylko zajdź do mnie do domu, tu niedaleko. Okej. Na pewno zajdę. Może mi zielarza uratował. Piękna muzyka, taka poważna.
Naprawdę do tego klimatu bardzo pasuje. Czarni na skaligę. Kurwa, nie sądziłem. O! Gerwancie tędy. Gnaj, Gerwant, gnaj. Ale daleko to jest, naprawdę. Wiesz, jak ja sobie bym pomyślał, jakbym tak statkiem... Nie zdążył przybierać tymi. O, ty meryska żytnia była. Piwnicy się chowaj, że taki blady jesteś. Chował się w piwnicy, no. No co zrobisz? Ale przynajmniej żeśmy kolejny. Można być, że kolejny żeśmy. Mogę to powiedzieć, kolejny. Teraz kolejnym ludziom żeśmy pomogli, a to jest ważne dla Wiedźmina, no. Witajcie. Mogę cię na chwilę oderwać od modlitw? Możesz. I tak nic nie dają. Ponoć masz jakiś problem z kontwą. Ano mam. Patrz, widzisz ten koński łeb na żerdzi, co tam leży? To... Knitting, rodzaj uroku. Widziałem już takie. Przynoszą nieszczęście, czasem nawet śmierć. Ta! Wyryto na nim imię mojego pierworodnego, Tialwę. Gorączkuje z dnia na dzień, słabnie. Boję się, że nim księżyc minie, przyjdzie mi go grzebać. Sam próbowałem odczynić klątwę bez skutku. Mogę ci pomóc na dwa sposoby. Po pierwsze, mogę namówić osobę, która postawiła Knitting, by sama odczyniła urok. Albo odbić przekleństwo, wypisując jej imię na żerdzi. Tak czy inaczej, muszę wiedzieć, kto za tym stoi. Ale ja nikomu nie wadzę. Nie znam nikogo, kto by mi źle życzył. A więc śledztwo. Gigancie gadali. Badaj Knitting. Knitting. Potężna klątwa. Na drzewcu wyryte jest imię. Tialwe, syn Lotara. Grób jest świeży. Warto się tu rozejrzeć. No, mam zachrzanieć za tropem, no dobra. Detektyw Wiedźmin Gehacht. To jest coś jest. A to co? Kobiecy szal. Charakterystyczny wzór i charakterystyczny zapach. Wiedział, gdzie musieli iść za tym zapachem, kuźwa, gdzieś tu. Kręci, kręci ten zapach, kręci. Tam. Normalnie jak pies. Tak ma wyczulone te swoje zmysły, Gerwant. Za dużo zapachów. Dalej na nos nie pójdę. Trzeba popytać o ten szal. To ty jesteś Othen? Ja? Wy w sprawie mojego syna?
Gdzie szukać twojego syna? W ruinach twierdzy na wschód stąd. Poszedł tam z jakimiś łobuzami z Faroe, co ich w tawernie poznał. Nakładli mu do głowy, że tam jakieś skarby są. Mówiłem, synu, na Faroe żyją sami kłamcy. Nie zadawaj ty się z nimi. Ale on wiedział lepiej. Po czym go poznam? To, że nie słucha się ojca, może nie wystarczyć. Dość typowe w tym wieku. Na imię ma Olwę. Wesoły, trochę zepleni. Z wyglądu to się nie wyróżnia. Poza tym, że jak go ostatnio widziałem, miał na sobie żółtą koszulę. Piękna. Nikt takiej we wsi nie ma. Dostał ode mnie przed rokiem, na dzień rodzenia. To powinno wystarczyć. Rozejrzę się za nim, ale nic nie obiecuję. Okej. Uważaj sobie! Muszę się rozejrzeć za właścicielką. Lepiej się czujecie? Tak? Czego chcesz? Wiesz może, kto nosi taki szal? Pewnie! Jona, nasza zielarka. Mieszka tam w tej chacie. Ucieszy się, że przyniosłeś jej zgubę. Tak, bardzo się ucieszy. No pięknie. Wiadomo, dlaczego to już tak... Mają kocie głowy, a ty masz tutaj tylko kocie oczy. Zielarkę. Znalazłem twój szal koło domu Lotara i knitting, który tam postawiłaś. Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenia, które właśnie potwierdziłaś. Wiesz, że Tjalwe stoi nad grobem? I dobrze, ten Benkart nigdy nie powinien był się urodzić. To ja miałam wyjść za Lotara, ja! A on rzucił mnie dla tej Flondry, teraz dostanie za swoje. On i jego pieprzona rodzinka! Zabijesz dziecko z zazdrości? Naprawdę? Tu nie o zazdrość chodzi, tylko o godność. 10 lat żyliśmy razem. 10 lat! Gotowałam mu. Gacie mu prałam. Łoże z nim dzieliłam. A on rzucił mnie od tak, bez słowa. Cała wieś się śmiała. Ale głupia ta Jona. Ale się dała. Otóż nie, nie dała się. I nie zapomniała. Chcę, żebyś odczyniła tę klątwę. Zrobię to, ale tylko jeśli Lotar wyrzeknie się syna i do mnie wróci. Przekażę mu twoją propozycję, ale chyba już wiem, jaka będzie odpowiedź. Ale beknął ze mną, skurwysyn, syn, dobry jest. No i widzicie, chcę, żeby chłop do niej wrócił. No, dziwne są kobiety. Kobiety nie są tak... Ach, te kobiety, no w ogóle, no. I co jej to da, że on do niej wróci, jak nie będzie jej kochał, no. Nie wiem, wzajemności to nie miłość, jak to coś kiedyś pięknie mi powiedział. No. I jak? Wiesz, kto postawił knitting? Twoja stara znajoma, Jona. Powinienem był zgadnąć. Zawisna suka, cudze szczęście ją kole. Jak? Odczyni klątwę? Tylko jeśli wyrzekniesz się rodziny i do niej wrócisz. Nie. Nigdy! Pozbawiłbym czci żonę i syna. Skazał ich na biedę. Musisz odwrócić urok. Niech ona zginie! Zrobić czy nie zrobić? Zrobić czy nie zrobić? Zrobić czy nie zrobić? Nie wiem. Nie wiem, co mi podpowiada tutaj radość. A czy mi serce bardziej? Niech tak pomyślę, no. Ona źle postąpiła, no. Zasłużyłeś może na karę, ale nie taką. Zrobię to. Bogom niech będą dzięki. Nie mieszaj w to bogów. To sprawa dwojga ludzi. Wylej imię Nantingu. I-O-N-A. Aby to była lekka śmierć. Zgłoś się do Lotara po nagrodę.
I jak? Udało się? Udało. Twój syn powinien niedługo dojść do siebie, a i ona umrzeć. Dziękuję. Stokroć dziękuję. Syn jest najdroższym, co mam. Nie zniósłbym jego śmierci. To twoja nagroda. Zjesz z nami, nim ruszysz w drogę? Nie, jakoś nie mam ochoty. O lodowym gigancie gadali. Okej, można powiedzieć, że zadanie wykonane. Mamy tutaj tysiące kolejnych zadań. Właśnie, kurde, tyle zadań. Ale fajnie. Wybraniec bogów. Zapytaj Udryka, gdzie jest Cerys. Egzamin z alchemii. Tak, duch lasu. Miecz rodowy, obozowisko na starym froncie. Tak, tutaj jeszcze jakaś czarna. Tak, daleko ten stary front. Nie wiem, czy tu gdzieś jest. Nie ma chyba. Dobra, siadajmy. Naprzód! Piękna muzyka, kurde, naprawdę. Jak ja słucham już tę muzykę tą, to naprawdę bardzo miło mi się robi. No, naprawdę, naprawdę powiem wam, że naprawdę jest mega miło. A poza tym muszę jeszcze tutaj poszukać potem wilka, nie wilka, tylko to jest wilka też, ale bardziej bym chciał tutaj szukać niedźwiedzia też zbroi, zobacz jak ona wygląda. I tędy. O! A to co tu się wyrabia? Co się stało? To się kurwa stało, że spadłem i roztrzaskałem sobie nogę! Nie jęcz, Peter, bo aż wstyd słuchać. Weź się w garść. W najgorszym razie Henryk wystruga ci drewnianą nogę. Stary Ole ma taką i nie narzeka. Stary Ole ma wszy, ślini się i śmierdzi i na to też nie narzeka. Pomożecie mi czy nie? Jak to się stało, że spadłeś? Chcieliśmy rozpalić ognisko tam na ramieniu posągu na chwałę swoją i przodków. No i rozpalili. To się chyba udało. Udało. Tylko ogień buchnął tak szybko, że Peter odskoczył i stracił równowagę. I tak miał szczęście. Upadając z tej wysokości mógł skręcić kark. Jaskółcze ziele powinno pomóc. Noga ci się od tego nie zrośnie, ale przynajmniej będzie trochę mniej bolało. Dzięki, masz naszą wdzięczność po grób. W moim przypadku to już niedługo, więc nie ciesz się za bardzo. Zamknij się i pokaż tę nogę. Dzięki jeszcze raz i niech cię bogowie prowadzą. Okej, niech ma, gdyby kuska jest łakała, pięknie. Wolnie. Ach, te zakręty. No to tutaj ten fort chyba jest. Fort, gówno, fort. Tędy. Tędy, tędy. Kozy bym słyszał. Ale tak, no w górach żyją kozy. Ogólnie rzecz ujmując. Kozy to bardzo górskie zwierzęta, a my jak tam jesteśmy, to sobie wezmę meditation. Godzination. Dokładnie. Kipunek. I zamieci bym se użył. Albo jakiś odwar może. Nie mamy. O,
O, dwa razy kimy, no dobra. Nie jest bardzo toksyczny ten odwar. Nie czułam w ekwipunku narzędzia kowalskie. Partnerskie. Dobra. Dam jakąś zbroję, no słabsza jest, niestety. No dobra. Chodźmy. Najlepiej walczyć będzie, dostanie zbroję. Zaraz cię sprawimy. I tu gnieżdżą się harpie. Dobra, przeczytaj dziennik. Aby się czegoś dowiedzieć. Dziennik Rabusia. Znaczy, no, jeszcze można sobie to wyrzucić, bo to tak... No, że trochę było lżej. Poszukaj złodziei w pobliżu cmentarzyska wielorybów. Teraz ciąg dalszy. Daleko... O kuźwa, to cmentarzysko jest daleko. A dobra, zobaczmy na mapie, czy świata, czy coś tutaj nie ma. A, nie ma. Ale może mogliśmy się tu udać. W tej tablicy ogłoszeń. A tutaj to gdzieś jest, dobra. Wieś Fidestal. Odpocznij. Czy smok jakiś? Tarczewiczko planu dymu. Zlecenie na smoka. Kto to smoka widział? Fajnie. W ogóle ja czytałem te? Jestem ciekaw, czy ja mapy czytałem te. Bo już nie wiem. Aha, czytałem. Port sklejek nie mam. Szybka podróż. Zobaczmy, gdzie ten cmentarz wielorybów jest. Tu kowal nawet jest, dobra. O kuj, jak daleko. Tylko obozowiska druidów można by ci przenieść. No więc tak, zrobimy. Długo nie wczytuję, to dobrze jest. Tu są druidzi jacyś. Cześć. Cześć, druid. Siema, zielarz. Chciałbyś kupić. Weź mi tutaj towar. Pokaż mi. Bo ja zadziałam tam ciekawego do kupienia. Odwar z Areogryfa. Ulepszony filtr Apariego grą. Lepszony filtr. To też. Mi się przydało, alchemia. Co my to mamy? Właśnie, sprawdźmy.
do orki, z tego szakala potrzebujemy. Szakłaka, o. Szakłak. Dekot to serca Nekera to. Niedźwiedzie zadło, dobrze. Niedźwiedzie zadło i oko Rynie. Sklep. Powiedz mi, niedźwiedzie gdzieś zadło. Nedźwiedzie. Mam, widzę, niedźwiedzie zadło jest. No dobra, niech będzie, niech stracę. I szakłaka chyba mi chodziło, tak? Nie ma tu szakłaka. Może nie zanurkować. W takim wypadku bywaj. Ekwipunek. Nie, alchemia. Krabopająka, proszę bardzo, nawet jest. A, mi tego Hingo coś tam brakuje. Odwar za Reogryfa. A, ja miałem stąd przejście, a nie. Yeah. No tak. Wczoraj miałem też nagrać odcinek z tego, z farminga. Żermek przyszedłem z pracy, ale przyszedłem o godzinie 22:30, dopiero byłem w domu, to mi się odechciało aż. Ja wszystkiego. Graj, koniku. Niedźwiedzia słyszę. Pięknie. Gerwan. Uważał, gdy jest ślisko pieruna. Chodźmy, chodźmy. O kurde, ależ tu ładnie jest.
Wieloryby, naprawdę wielkie istoty. O kuju. Doskocz się! Dawaj! No i dobra, łeb obcięty. I łupy pozbierać tu. Co najmniej. Że tak bym to ujął. Pokaż siebie ekwipunek. Naki, bo rzucamy tych śmieci jakieś. Będzie. Reszta na sprzedaż, żeby coś zarobić. Nie, lepiej Quena użyć. Nigdy się nie nauczę. Kutwa. Rekord już jest, teraz niech będzie coś do żarła. Niech będzie to. No i dobra. Padł tak, jakbyśmy chcieli, no. Szukaj mieczu. Miecza. Mieczu. Jest. Zwróć kuli do Olafa, strażnika w Kertordle. Okej, zwrócę na pewno. Nawet zaraz. Tak więc, kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tak więc, hej, cześć. I czołem.